słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Jezus utożsamia się z najmniejszymi i najbardziej pokrzywdzonymi z ludzi. Kto usłuży drugiemu w imię miłości do Jezusa, od Chrystusa otrzyma nagrodę. Aby szukać Boga, nie trzeba przebywać tysięcy kilometrów, pielgrzymując do znanych sanktuariów. Wystarczy wyjść na ulicę, do sąsiedztwa, aby spotkać Boga w drugim człowieku. Miłość okazana potrzebującym jest miłością okazaną Bogu. Łatwo kochać własne dzieci lub własnych rodziców, trudniej kochać obcych dla nas ludzi. Bywamy nieufni, boimy się oszustwa i wykorzystania naszej naiwności, a to nas zamyka na siebie nawzajem. To nas zamyka na Boga. To Bóg musi być pierwszy w życiu, wszystko inne musi zejść na dalszy plan. Ale jeśli prawdziwie kochamy Boga, to los drugiego człowieka nie może być nam obojętny. Miłość Boga, który jest Ojcem wszystkich ludzi, przynagla nas do miłowania każdego bez wyjątku, ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Gdybyśmy tylko mieli odwagę żyć Ewangelią w sposób radykalny, wszystko by się zmieniło. Nastałaby prawdziwa cywilizacja miłości, o którą tak zabiegał święty Jan Paweł II. Może to właśnie dziś trzeba nam zacząć ją budować we własnym sercu, we własnym domu.